Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku, moi kochani, chciałbym otworzyć angielski zestaw startowy z nowej kolekcji TOPS Medjatak sezon 24-25. Otóż zamówiłem sobie zestaw bundle ze starter packiem w Anglii właśnie, gdyż checklista jest troszeczkę inna aniżeli w naszym tutaj europejskim wydaniu, czyli w Niemczech, w Polsce. Zaraz zobaczycie o co chodzi. No i w międzyczasie yy, przyszło to do mnie. Zostały również dorzucone dwie saszetki plus karta limitowana Blue Diamond z Jamalem Musialą. Są cztery w sumie limitki Blue, cztery zestawy bundle do zakupienia i jak możecie tutaj zobaczyć, do zestawu startowego jest dorzucana limitka z Jamalem Musialą z Bayernu. Także jest to pierwsza z czterech. No i przy zamówieniu, właśnie zestawu startowego, dostaje się jeszcze tutaj dwie saszytki plus limitkę Blue Diamond. Otworzymy sobie teraz ten zestaw startowy angielski. On jest całkiem inny w takim innym opakowaniu. Tak to wygląda. I porównamy z naszą tutaj wersją, bo checklista zapewne będzie inna. Okej, okay, moi kochani, gdzie mamy tutaj? Z góry sobie otworzymy. Sprawdzimy też, czy album jest większy, ma więcej stron na karty, bo zawsze tak gdzieś właśnie było, że ten angielski był większy. Ok, mamy wszystko? Mamy, pusto. No i w środku dwie saszetki z limitkami i ekskluzywnymi kartami, plus dwie saszetki luźne. No i właśnie, album. Mamy też taką wkładkę, kolektor binder. No i od razu widać, że ten album jest dużo. Grubszy aniżeli nasz, więcej stron, dlatego ja od razu będę wkładał do naszego, tu, znaczy do angielskiego albumu. Zaraz zobaczymy, gdzie jest góra. Chyba w tą stronę trzeba będzie go odwrócić. Tak jest. Ok. Teraz sobie włożymy końcóweczkę Chyba, że to zrobimy później po odcinku, żeby to za długo nie trwało. I teraz sobie sprawdzimy czegliste. Jak to wygląda angielska, a jak nasza. Czyli mamy tą pierwszą stronę. No i patrzymy. Czy tutaj jest jakaś zmiana. Widzę, że nie. Mniej więcej tak samo to wygląda. Ale już tylna wkładka będzie raczej inna. Przynajmniej tak zawsze było. Okej, okay, czyli tutaj bez zmian, a teraz sprawdzimy tył. No i powiem Wam, że są te same wkładki. Czyli tym razem nic tutaj nie ma zmienionego bo normalnie jeszcze powinniśmy na przykład mieć w tym angielskim zestawie dodatkowe karty które w Anglii wychodziły była checklista dodatkowo dołożona tutaj tego nie widzę więc jedyną zmianą jest to, że album jest dużo grubszy i powinny nam się zmieścić wszystkie karty także jeżeli chodzi o wkładki to nie ma tutaj żadnych zmian, więc nie będę tutaj powtarzał tego samego, co za pierwszym razem jak otwieraliśmy nasz zestaw startowy, więc po odcinku sobie włożę. Wkładki patrzę teraz jest też identyczny. Design ci sami zawodnicy. Tutaj nie ma żadnej zmiany. Czyli poza wielkością, grubością albumu, ilością stron. I tutaj tą wkładeczką nie ma żadnej różnicy. Ok, teraz patrzymy do środka, tutaj do saszetek. Co ciekawego nam wpadnie. Limitki raczej też będą te same. I mamy Harry'ego now World Class. Następnie Wonder Kit Zaire Emery z Paris Saint-Germain. I ta karta taktyczna, która mieści wszystkie cztery: Agent, Referee, War i Injury. Wcześniej mieliśmy pojedyncze takie karty, a teraz wszystko na jednej się mieści. Tutaj mamy dodatkową saszetkę I w niej mamy karty korekcyjne, z tego co pamiętam. Czy jakieś inne. Chyba korekcyjne to właśnie były. Manuel Lazzari, trzeba będzie sprawdzić po odcinku, czym się różnią. Następnie Gwendouzi z Lazio, Logo Lazio. Tutaj głównie chodziło o te puchary, w jakich występuje klub, bo gdzieś właśnie była pomyłka. Dalej, Górna Duat, Salzburg i Luke Show Manchester United No a teraz otwieramy już saszetki O i proszę shield będzie shield Ale najpierw z Juventusu Gatti Vifer Feyenoord Watkins Aston Villa Gorecka Bayern Lacari właśnie jest teraz no i od razu możemy sprawdzić, że o to właśnie chodziło, o te puchary to jest karta która jest dobra tak, powinien, tak powinna wyglądać właśnie z tym pucharem jest Lazio Europa, Liga Europy a tutaj mamy puchar konferencji, Liga Konferencji, więc tu jest błąd, bo Lazio występuje w Lidze Europy Także to jest do poprawki Co dalej? Kulusewski z Tottenhamu Openda Lipsk Tavernier Rangersi i wpada nam Viktor Gykrys ze Sportingu Pięknie I do tego mamy Men of the Match Vicario i Vintage Vibes Legend Gianfranco Zola. Saszetka numer 2. Też coś tam ciemnego jest. Bełkema z Bolonii Foden Manchester City. Petrowicz Chelsea. Pedro Goncalves Sporting z Milanu Reinders Konate Liverpool Kolomani Paris Saint-Germain Kivior Arsenal Logo Sportingu I kto jest? Kylian Mbappé na karcie Klub 100 Pięknie I jeszcze ze specjalnych mamy Alaba Real Winner I Vintage Vibes Legend Gianluigi Buffon Enzo Fernandez Chelsea, Di Gregorio Juventus, Milan Leo, Torres Aston Villa, Pałku Barsi Barcelona, Dominik Soboslaj Liverpool, Timber Arsenal, Tavernier Kapitan Rangersów i znowu mamy moi kochani Luis Openda z Lipska na karcie Shield. Druga taka karta dzisiaj. Do tego Vintage Vibes Legend Carvalho, Sporto i Thibaut Courtois Real. No i zostaje nam ostatnia saszetka. Łukasz Skorupski, Bologna, John Stones, Manchester City, Górna Duat, Salzburg, Show, Manchester United i też sobie sprawdzimy, bo tutaj też jest ta karta, co tutaj jest innego. No, jeżeli chodzi o puchar, to jest taki sam. Więc tutaj bez różnicy. Więc nie widzę, żeby tutaj gdzieś coś było na odwrocie. Też raczej. No, chyba, że coś przegapiłem, to dajcie znać. Ale nie widzę tutaj różnicy na tych kartach. Co dalej? Elmas Lipsk, Hojbierg Tottenham, Odegard Arsenal, Wirc Klub 100, Bayer Leverkusen. I patrzcie, co wpadło jeszcze. Hall of Fame Cristiano Ronaldo. No, co za unboxing! Piękne karty dzisiaj powpadały. Cudownie do tego logo Real'u i Men of the Match. Suchich z Salzburga. Tak więc moi kochani w trzech saszetkach z czterech mieliśmy hity. Tutaj dwie karty Shield i na końcu jeszcze Hall of Fame Cristiano Ronaldo. Także no bardzo fajny zestaw angielski. Fajne karty powpadały i tak jak mówię, jedyną tutaj zmianą jest to, że album jest angielski, dużo grubszy, raczej pomieści wszystkie karty. No, i ma tą dodatkową wkładkę kolektor binder. To tyle, moi kochani. Dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!